Teodor Aksentowicz, artysta polski, ormiański, uniwersalny. Biografia twórcza najwybitniejszego malarza polskiego wywodzącego się z Ormian, czeka jeszcze na swojego autora. Wiele jej wątków wciąż nie jest należycie wyjaśnionych. Najwięcej wiemy o jej krakowskim okresie. Zanim jednak Teodor Aksentowicz osiadł w Krakowie, zwiedził wiele miast. Był synem Deodata Aksentowicza. Austriackiego radcy sądowego, którego kariera urzędnicza zaprowadziła do siedmiogrodzkiego miasta Braszów, wtedy po węgiersku Braso, po niemiecku Kronstadt, a dziś Braszow w Rumunii. Tam Deodat ożenił się z Agnes Plutarz. Była to pierwsza nieormianka w tym rodzie polskich Ormian. Na świat przyszło wkrótce dwoje dzieci urodzonych w Braszowie. Helena w 1858 roku oraz Teodor w 1859 roku. W kilka lat potem Akcentowiczowie przeprowadzili się do Lwowa, gdzie przyszły artysta spędził wiek młody i podjął studia politechniczne. Niebawem okazało się, że nie technika jest jego powołaniem, lecz sztuka. Zasiłek finansowy od ówczesnego lwowskiego arcybiskupa ormieńskiego Izaaka Mikołaja Isakowicza Umożliwił mu podjęcie studiów w Monachium. Miał tam świetnych nauczycieli, a wśród nich, poza Gabrielem von Hacklem, bliscy okazali mu być się węgierscy ziomkowie: Sandor Wagner, Gyula Benczur. Do tematu ujęcia jego słynnego obrazu Chrzest Wajka z 1870 roku nawiązał akcentowicz, malując wiele lat potem Chrzest ormiańskiego króla Tyrydata. W Monachium stworzył cykl obrazów konwencji realistycznej przedstawiających epizody z życia wsi Pogrzeb na Rusi, Włoska Kwiaciarka, Gęsiarka. Ilustrował też w swojej twórczości wydarzenia z dziejów Słowian Pogrzeb wodza słowiańskiego, pochód wojowników i wiec starosłowiański. Kolejne trzynaście lat spędził w Paryżu, doskonaląc warsztat malarski u wybitnego portrecisty Carlusa Durana. Inspirowała go sztuka japońska, obrazy Giovanniego Boldiniego i Jamesa Abota whistlera Współpracował z kilkoma czasopismami francuskimi Le Monde Illustré, Le Illustration, Le Figaro oraz angielskim The Graphic, co w sposób znaczący przyczyniło się do poprawy jego sytuacji finansowej. Dzięki Karolusowi Duranowi poznał popularną w Paryżu polską rodzinę Godebskich a za jej pośrednictwem wielu francuskich malarzy, pisarzy i muzyków. Trafił na salony artystyczne, a tam zachwycił się urodą aktorki Sary Bernhardt, która stała się jego modelką do cyklu portretów. Został uhonorowany przez francuskiego ministra sztuki tytułem Officer de l'Académie. W 1889 roku Aksentowicz pojechał odwiedzić rodzinę w Lwowie, i przy okazji wstąpił na letni wypoczynek do Zakopanego. Tam poznał Izę Henrykę Giełgut ze szlacheckiej rodziny litewskiej, której przodek po klęsce powstania listopadowego wemigrował do Anglii. Ojciec Izy, Adam Giełgut, był wysokim urzędnikiem w brytyjskim ministerstwie wojny. Giełgudowie zaprosili go w 1890 roku na parę miesięcy do Londynu. Wkrótce zaaranżowali zamówienia na portrety osobistości angielskiej elity. We Francji odnosił kolejne sukcesy artystyczne. Złoty medal za portret pisarki Mademoiselle de Saint-Croix, członkostwo w Société Nationale de Bon Art, Złote Palmy Akademii. Jednak nadal pociągał go Londyn, gdzie Adam Giełgut wyrobił mu zgodę na kopiowanie obrazów mistrzów malarstwa europejskiego znajdujących się w miejscowych muzeach. W Anglii nawiązał też kontakt z diasporą ormiańską. W Wiedniu rozgłos przyniosło mu studium głowy Henretty Fouquier. Późniejsza nazwa tego obrazu, Das Wunder, miała pochodzić od słów cesarza Franciszka Józefa, które wypowiedział widząc obraz po raz pierwszy. 14 lutego 1893 roku Teodor Aksentowicz poślubił Izę Giełgut. Małżonkowie wyjechali w podróż poślubną do Florencji, Wenecji. Rzymu i Neapolu. W listopadzie przyszedł na świat ich pierwszy syn Filip. Akcentowicz namalował wtedy portret żony w różowej sukni, za który otrzymał pierwszą nagrodę na wystawie londyńskiej i złoty medal na wystawie w Welwowie. W tym czasie wziął też udział razem z Wojciechem Kossakiem i Janem Stykom w malowaniu panoramy racławickiej. Mieszkając w Galicji, częstokroć odwiedzał okolice koło Myi i Jamna, huculszczyznę. Zafascynowany miejscowym folklorem ruskich górali, robił wiele szkiców z ich życia codziennego. Z tego czasu pochodzą dwa najbardziej znane i najlepsze obrazy rodzajowe Święto Jordanu i Kołomyjka. W drugim z nich artysta w niezwykły sposób oddał dynamikę żywiołowego tańca ludowego. Zauroczenie folklorem poświadczają kolejne kompozycje obrazujące barwność ludowych strojów. Podniosłość religijnych rytuałów, święcone nagromniczną śmigus. Sceny święcenia gromnic, pokarmu i wody cechuje mocna charakterystyka chłopskich postaci i wierne odwzorowanie realiów. Podjął też problem przemijania ludzkiego życia w przejmującym obrazie poświęconym huculskim pogrzebom. Pod sam koniec października 1895 roku. Aksentowicz objął stanowisko profesora rysunku w Krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. W grudniu tego roku brał udział w pracach nad monumentalną panoramą Tatr, realizowaną pod kierunkiem Luisa Bolera i Stanisława Janowskiego. W 1897 roku Aksentowiczowie zamieszkali na stałe w Krakowie. Tu z miejsca malarz zaangażował się w wiele różnorakich działań. Współzakładał Towarzystwo Artystów Polskich, wykonywał winiety dla czasopisma Życie, założył prywatną szkołę malarstwa i rysunku dla kobiet, podjął współpracę z wiedeńskim pismem Versacrum. Z nominacji Ministerstwa Wyznań i Oświecenia Publicznego wszedł także w skład Kolegium Znawców z zakresu sztuk pięknych. Uczestniczył w pracach Komitetu Restauracji Katedry Wawelskiej, a także Komitetu Nadzorczego Muzeum Narodowego. Malował dla arcyksięcia Karola Stefana Habsburga w żywcu, a ponadto znalazł jeszcze czas na odwiedziny Londynu, gdzie wykonał kilka portretów. Najistotniejszym dokonaniem Akcentowicza w pierwszym okresie pobytu w Krakowie były uwieńczone sukcesem starania podjęte wraz z Julianem Fałatem o przekształcenie krakowskiej szkoły sztuk pięknych w Akademię Sztuk Pięknych. 26 października 1900 roku został mianowany jej profesorem zwyczajnym. W 1899 roku Akcentowiczowie zakupili willę w Zakopanem przy ulicy Jagiellońskiej 16, obecnie Piaseckiego 14, którą nazwali imieniem najstarszej córki Gladys. Byli już wtedy zamożni dzięki kolejnym sukcesom malarza o charakterze nie tylko artystycznym, ale też merkantylnym. W 1901 roku ukazały się pocztówki z reprodukcjami jego obrazów, które okazały się niezwykłym sukcesem komercyjnym także poza granicami Austro-Węgier. W dużych ilościach sprzedawano je w całej Europie, a także w Stanach Zjednoczonych. Otrzymywał kolejne nagrody, m.in. w konkursie tygodnika ilustrowanego za pastel pod tytułem Czytająca. Rok 1904 przyniósł artyście sukces w San Louis w Stanach Zjednoczonych gdzie miała miejsce wystawa jego dzieł. W 1909 roku został odznaczony przez sędziwego monarcha austriackiego Orderem Żelaznej Korony Trzeciej Klasy za wybitne zasługi na polu sztuki. W dowód wdzięczności wykonał cykl obrazów przedstawiających członków rodziny cesarskiej. W 1910 roku został pierwszym rektorem Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych z wyboru. W tym czasie mieszkał przy ulicy Karmelickiej 29. Z lat 1911-1912 pochodzi kompozycja Poselstwo Polskie u Henryka Walezego, dziś zdobiąca hol Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie. Wybuch Wielkiej Wojny Światowej przyniósł rodzinie Akcentowiczów bolesny cios i to już w pierwszym roku trwania. Najstarszy syn, Filip, zginął w walkach pod Łódzkiem. Drugi syn, Jan, był jeszcze gimnazjalistą i z racji młodego wieku nie mógł być powołany do wojska ale mimo zakazów ojca uciekł z domu i wstąpił do legionów polskich. Jednak on z wojny o Polskę wrócił żywy. Tragiczna śmierć syna znalazła odbicie w obrazach matka nad grobem syna, pogrzeb legionisty, żałoba, ranny legionista, łzy polski. Są one świadectwem bolesnego odczucia dramatu wojennego i osobistej ekspresji, Symbolicznie łączącej się z nadzieją na zmartwychwstanie ojczyzny, Polski. Ostatnie krakowskie mieszkanie Akcentowicza mieściło się przy ulicy Kanoniczej XVI. Nadal zbierał hołdy i dowody uznania. W 1923 roku został odznaczony przez prezydenta Polski krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski pierwszej klasy. W 1929 roku medalem dziesięciolecia Odrodzonej Polski a podczas wystawy krajowej w Poznaniu, wielkim złotym medalem. Ale spotkały go też przykrości. Jego macierzysta uczelnia zmusiła go do opuszczenia pracowni w Akademii Sztuk Pięknych i przejścia na emeryturę. Osłodzono mu to nominacją na profesora honorowego. 11 listopada 1936 roku został oznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą i Wielką Wstęgą Orderu Odrodzenia Polski. Były to już ostatnie honory. Teodor Aksentowicz zmarł 26 sierpnia 1938 roku w Krakowie w wieku 79 lat. Został pochowany na cmentarzu rakowickim. Teodor Aksentowicz zdobył wielkie uznanie zarówno jako portrecista, jak i też twórca scen rodzajowych. Ceniony jest znakomity cykl obrazów Starość i Młodość, Starzec i Dziewczyna oraz wizja i wspomnienie w których podjął temat przemijania ujęty alegorycznie upostaciowiony przez postacie starca i pięknej młodej wieśniaczki szeroko znany jest również obraz anachoreta sceny te łączy szczególne podejście do koloru taktu odmiennego niż w obrazach huculskich tu zgaszone wąska gama jesiennych brązów zieleni i szarości Podkreślonych przez plamy złota, a tam feria cudownych, żywych kolorów z dominacją bieli i czerwieni. Ormiańskość akcentowicza odezwała się w wielu świetnych obrazach, świadectwie fascynacji, prach starą historią i kulturą przodków. Do najbardziej znanych należy namalowany w 1900 roku chrzest Armenii oraz dwa szkice olejne z 1912 i 1919 roku. Ormianie u króla Jana Kazimierza, poprzedzające wspaniałą kompozycję malarską z 1930 roku zatytułowaną Ormianie w Polsce, był także autorem niezrealizowanego projektu witraża dla Katedry Ormiańskiej we Lwowie. Jednak największą popularność przyniosły Akcentowiczowi kobiece portrety malowane w technice pastelowej. W portretach tych umiejętnie ukazywał atrybuty kobiecości, takie jak suknie balowe, eleganckie kapelusze, kosztowną biżuterię czy karnawałowe maski, nasycając je subtelnym erotyzmem. W tym nurcie twórczości wykorzystywał wyrafinowane zestawienia różu, srebrzystych bieli, czerni i błękitów, a rysy subtelnie modelowanych twarzy poddawał idealizacji. Na marginesie zainteresowań artystycznych Teodora Akcentowicza znajdowały się martwe natury i pejzaże, Uprawiał ponadto grafikę ilustracyjną, projektował plakaty i aranżował ekspozycje. Jego twórczość wciąż czeka na pełną monografię.